Cześć, moi drodzy, słuchajcie, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na drugi test konsumencki, typowy test konsumencki odkurzacza, no bo inaczej tego nazwać nie można. Słuchajcie, będziemy sobie dzisiaj omawiali troszeczkę odkurzacz. To jest też konstrukcja Samsunga, one przyszły razem do testów, najpierw testowany był tamten, potem ten drugi. I teraz tak, zacznę, słuchajcie, od modelu, żebyście wiedzieli w ogóle, co recenzujemy, a nazwa jest dosyć długa. To jest SC21F60WA. I tu od razu takie, że tak powiem, moje pierwsze ale, z uwagi na to, że nie wiem, czy pamiętacie, pewnie ci troszeczkę starsi datą tak, ale kiedyś, jeszcze za czasów, kiedy każdy w domu miał odkurzacz prydą, wozamet i to wszystko, sprzęt AGD miał nazwy, czy bardzo często miał nazwy nadawane imionom kobiet. Nie, żeby od razu, że tylko kobieta, tak, ma się tym zajmować, natomiast było to tyle fajne, że przecież kuchnię Ewa pamiętamy do dzisiaj, tak, a za 2 miesiące nawet od kupna tego odkurzacza nikt nawet nie będzie pamiętał jego modelu. Szkoda, bo myślę, że fajnie by było, gdyby któryś z producentów się wyłamał i wrócił do tego całkiem fajnego, moim zdaniem, nazewnictwa, no bo fajnie byłoby mieć odkurzacz na przykład nazwany jakimś fajnym imieniem niż nazwą, która składa się tutaj z literek, cyferek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 znaków. No, fajnie by było, nie? Mieć krótszej Ewa na przykład, tak? Okej, bo odbiegamy od tematu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o konstrukcję tego odkurzacza, on się różni w niektórych aspektach dosyć znacznie od tego, co było wcześniej. Przede wszystkim tak, na rurze nie ma tutaj filtra wstępnej filtracji. Taki ten cyklon, gdzie tam można było ładnie zobaczyć, jak się włosy Marleya kręcą na przykład. Tego tutaj nie ma. Całość idzie od razu bezpośrednio do worka, tak więc jeżeli na przykład, nie wiem, jakiś pierścionek byśmy wciągnęli, większą śrubkę czy coś, to też nie zaćmi się na pojemniku, tylko poleci od razu do worka i ewentualnie stamtąd będzie to trzeba wygrzebać. Jest natomiast tutaj oczywiście taka dodatkowa, powiedzmy, regulacja mocy. Sama regulacja położenia rury jest bardzo prosta. Tak samo jak w przypadku wcześniej testowanych przeze mnie odkurzaczy Samsunga, także tutaj nie wymaga to od nas dużego wysiłku. Każdy z elementów dodatkowo jest takimi zatrzaskami, że wiemy, że na pewno to dobrze włożyliśmy i tutaj nam nic więcej potem nie wypadnie. Jeżeli chodzi o wyposażenie wsadki, bo to myślę, że może kogoś interesować, no to mamy tutaj standardowy zestaw, czyli tak, pierwsza taka wsadka, duża wsadka, no jeszcze z Marleyem, która tak, tutaj mamy taki przełącznik, o, i ona pozwala nam na wysunięcie lub schowanie włosków. Włosków takich jak na wsadce numer, powiedzmy, 2, dużych, dosyć grubych, które pozwolą nam na przykład na odkurzanie parkietu, paneli, coś takiego. I trzecia wsadka w zestawie, wsadka combo w zasadzie, która łączy w sobie dwa inne modele. I dosyć ciekawy jest system instalacji tej wsadki. Powiem Wam, że się zastanawiałem, czy tak to jest na pewno, ale wychodzi na to, że tak, tak. Pierwsza strona, którą możemy na przykład sobie odkurzyć, no przykładowo chociażby taki narożnik, i druga strona z wąską końcówką do na przykład szczelin. Jeżeli chcecie użyć tej końcówki z włosiem, to wkładacie sobie tutaj do środka i macie założoną wsadkę. Natomiast jeżeli chcecie w drugą stronę zrobić, to wkładacie, słuchajcie, rurę tutaj między te włosy, o, i macie założoną tą wsadkę z wąską końcówką. I to jest wszystko. Tutaj już nie ma żadnych zatrzasków, nic takiego po prostu w tej rurze nie ma. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, która różni ten odkurzacz od wcześniej testowanego modelu, którego nazwy nawet nie pamiętam. Jakby była Ewa, to bym pewnie pamiętał, czy tam Ania, czy Liza, czy inna kobieta. Teraz tak, na tym odkurzaczu nie ma pokazanego, dobrze widzicie, o, zobaczcie, nigdzie nie ma. Marleya, ty gdzie idziesz? Miesz pozować. No dobra, połóż się, czekaj. Nie ma tutaj w ogóle pokazanego tego, powiedzmy, małego zbiorniczka, tak? Nie ma informacji o stanie zapełnienia worka. Ja wam, jak to działa, to wam tłumaczyłem przy okazji tamtego odkurzacza. Tu nie ma sensu tego powtarzać, tym bardziej, że go nie ma. No szkoda, bo musicie, że tak powiem, brać to bardziej na czuja. Standardowe dwa przyciski, jeżeli chodzi o przewód, to podobnie jak wcześniej testowanym odkurzaczu, słuchajcie, on jest długi, długaśny przewód, natomiast również nie ma pokazanych dwóch odległości z żółtym paskiem, który mówi nam, że przewód zaraz się skończy, i z czerwonym, więcej nie ciąg, bo go urwiesz.
Mamy możliwość oczywiście powieszenia rury, tak? Czekajcie, to nie ta wstawka, na przykład ta wstawka. Zarówno tutaj sobie z tyłu, jak odkurzacz będzie stał, o, w taki sposób. Lub oczywiście, jeżeli odkurzacz będzie postawiony przykładowo tak o tyle, to sobie możemy tutaj wtedy zahaczyć, o, w ten sposób. I też rura nam stoi piorowo. Dużo dzisiaj o tych rurach, nic nie szkodzi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wielkość odkurzacza, on jest zdecydowanie większy i cięższy od wcześniej testowanego modelu. Tutaj, słuchajcie, również mamy filtry HEPA H13, antyalergiczne. Całość podnosimy, tu oczywiście, jeżeli sobie o, zatrzaśniemy, no to mamy dostęp do filtra. Słuchajcie, filtr jest identyczny jak w tamtym odkurzaczu. Zobaczcie, taki wynalazek. Oczywiście, jeżeli chodzi o jego czyszczenie, to jakichś wielkich problemów nie ma. Worki, słuchajcie, to jest oczywiście odkurzacz workowy. Ja w zestawie tym, który dotarł do testów, miałem 3 sztuki takich worków. Dosyć grube, to nie są zwykłe worki, takie właśnie papierowe. I prawdopodobnie to są worki właśnie dedykowane do tego odkurzacza. Jeżeli byśmy kupili zamienne, no to takie worki tutaj są. Jeżeli chodzi o to, ile się tam w zasadzie zmieści tego wszystkiego, powiedzmy, do tego worka, no to powiem Wam, że pokażę Wam, specjalnie nie czyściłem, słuchajcie. To jest wór, on jest tak w 3/4 zapełniony, bym powiedział, przeważnie marlejem. I ten worek ma za sobą jakieś 4-5 odkurzeń, czyli stosunkowo niedużo. Ale musicie brać pod uwagę, że mam dużego dosyć psa, który ma dużo włosów, który te włosy lubi sobie w takim okresie, zwłaszcza teraz, gubić. Pies wypadł z obiegu, nie wie, czy jest zima, wiosna, lato, jesień. I te włosy na wszelki wypadek sobie gubi, tak? Tutaj po wyjęciu worka, słuchajcie, mamy drugi etap filtracji, taki o, filtr, na którym zatrzymują się większe, że tak powiem, nieczystości, większy syf. Niestety, jeżeli chodzi o przepuszczalność, że tak powiem, tego wszystkiego, to zdarzy Wam się, że będziecie musieli również wyczyścić wnętrze odkurzacza, bo trochę na przykład piachu poleci zamiast do worka, to jakimś cudem od razu na ten pierwszy filtr, że on jest bardzo niezbędny. Pamiętajcie, żeby on był, bo inaczej ten cały syf Wam poleci prosto do silnika. Słuchajcie, jeżeli chodzi o korzystanie z tego odkurzacza, przechodzimy od razu do sedna. Powiem Wam tak, bardzo on mi przypomina ten wcześniej testowany. Poziom regulacji, który oczywiście znajduje się tutaj na obudowie, umożliwia nam zarówno jego mocne, że tak powiem, wyciszenie. Wtedy oczywiście moc sąca jest najmniejsza, ale odkurzacz chodzi tak cicho, że tak samo możecie przy dziecku śmiało odkurzać, nic Wam się nie obudzi, nikt Wam się nie obudzi. Jeżeli z kolei zrobicie moc maksymalną, to idealnie zaczniecie wyciągać dosłownie klapki z parkietu, bo ma tak dużą moc sącą. Nie jesteście w stanie na przykład na maksymalnej mocy sącej odkurzać żadnych gumolitów czy małych dywaników, bo będziecie to po prostu ciągnęli. Także pod tym względem odkurzacz wpisał się naprawdę pierwszorzędnie. Ostatnia uwaga, jaką mam do tego odkurzacza, to jest wykończenie, które tutaj jest takie błyszczące. Dosyć szybko widać zabrudzenie, także sam odkurzacz też trzeba utrzymywać w odpowiedniej czystości. Natomiast całość dzięki temu też wygląda dosyć elegancko. Nie jest to czarne, co można powiedzieć, że trochę całą sytuację ratuje, bo po prostu czarnego błyszczącego nie lubię, nienawidzę i to jest głupie. Tutaj jest to kolor czerwony. Dosyć ciekawie całość wygląda. Jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy Wy też macie taką wrażenie, ale tutaj jest taka cała, duża, powiedzmy, rączka. Ona jest pokryta taką antypoślizgową gumą. Natomiast ja cały czas, po dzień dzisiejszy, odkąd ten odkurzacz testuję już ponad 2 tygodnie, grubo ponad 2 tygodnie, mam wrażenie, że na tym jest przyklejona jakaś folia, którą należy zdjąć, ale nigdzie tego zrobić. Znaczy, wygląda to dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o wartość taką użyteczną tego odkurzacza, to powiem Wam, że to jest moim zdaniem bardzo dobra propozycja, ale dla kogoś, kto nie ma zwierząt, z uwagi na to, że będzie inaczej musiał dosyć często po prostu te worki wymieniać, zwłaszcza jeżeli macie jak małe zwierzę, to pół biedy, tam palicho, byleby się tego zwierzęcia nie wciągnęli. No, ale w przypadku większych zwierząt, które mają jeszcze długie włosy, no, to ten odkurzacz sprawdzi się o tyle średnio, że po prostu często Was czeka wymiana worka. Nie ma tutaj tego poziomu wstępnej filtracji, przez to dosyć szybko Wam się worek zapełni. Ja w tym momencie wolałbym wcześniej testowany odkurzacz, bo co prawda musiałem biegać 3 razy z tym pojemnikiem w ciągu jednego odkurzania i te włosy tam psa wyrzucać. Tak, miałem na duże zdecydowanie sam worek i moim zdaniem to było dobre. Inna kwestia, że też
był wskaźnik, który pokazywał poziom zapełnienia się tego worka bądź filtra. Tutaj tego nie ma, także to jest moim zdaniem odkurzacz dla osób wymagających, ale takich bezzwierzętnych i które powiedzmy nie mają problemu z włosami psów, tak? Słuchajcie, to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was również oczywiście do wersji tekstowej, bo jeżeli coś przeoczyłem, tam na pewno to będzie umieszczone. I to by było na tyle w tym filmie, słuchajcie. Do zobaczenia w następnych.